To jest właśnie nóżkarka, czyli takie urządzenie, które wytwarza nóżki. To akurat jest próba nieudana, ale zaraz poszukamy, bo gdzieś są z prób udanych i było ich niemało, tych nóżek. A, tam leżą, poczekaj. Tu są, dobra, to ja je pokażę. Tam są z prób udanych. Oj, nawet jakaś już jest serduszkiem jedna zrobiona. Teraz ją obejrzymy. Co jest na wejściu do nóżkarki, co jest na wejściu do tej nóżkarki? Może najpierw powiem o tej nóżkarce. To jest tak, tutaj ona ma szereg dźwigni. Może od początku. Musisz włożyć kilka różnych komponentów. Tak. Jednym z nich jest taki jak gdyby jakiś kieliszeczek, nazywam to nóżka. Raczej nazywam to po prostu nóżką szklaną. Czasami talerzykiem. Zależy w jakiej gwarze, bo na, w Heliosie mówią na to chyba nóżka. A ten pan mówił talerzyk. Tam gdzie nie, gdzie mówią talerzyk. No i ten talerzyk tutaj blokujesz, o, tą dźwignią i on jest już zablokowany, tak? Tak. Do tego przychodzi rurka pompowa, no weźmiemy na lipę jakąś tam pierwszą z brzegu. Ona przychodzi tutaj, o, w ten sposób. Tu nie ma elementów, w tej chwili jest zabrane, tak jak ci mówiłem, na warsztat. Tak, tak, dlatego, tak. Dlatego, że ta maszyna była przewidziana, to było chyba do robienia nóżek starterowych. Tak. Gdzie potrzebne są tylko dwa wyprowadzenia. Tak. A ty, jak wiesz, ja potrzebuję nieraz na więcej wyprowadzeń. Tak, bo zamierzasz produkować lampy elektronowe. Tak, tak, dokładnie. I wtedy ja potrzebuję 3, 4, 5, 6 tych wyprowadzeń. Tutaj tą śrubą mogę odkręcić, wymienić sobie wtedy ten element. Nie ma go tu w tej chwili. W każdym razie to jest taki stalowy, jak powiedzieć, grania stosłup z dwoma otworami, w który wkładasz odcinki drutu miedziopłaszczowego. Dlaczego ten drut jest taki szczególny? Dlatego, że on zapewnia próżnioszczelne łączenie ze szkłem. Przy czym, znowu, to co tutaj mam, to jest typowy drut miedziopłaszczowy na całej długości. Tak. Natomiast normalnie, tak jak się to używało i do tej pory się jeszcze używa w fabrykach, to żeby było trochę taniej, stosuje się tak zwane doprowadniki prądu. O. No weźmy pierwszy, powiedzmy z brzegu fiolkę, doprowadnik prądu, no to jest jakiś numer, nie wiem od czego one konkretnie były. W każdym razie ten taki ciemno-czerwony odcinek to jest ten drut miedziopłaszczowy. Różne, powiedzmy, są wersje tego drutu. Może być na przykład tak jak tu, tych doprowadników, może być tak jak tu. Jest kawałeczek, jak widzisz, miedziopłaszczowy, dalej jest przejście na nikiel. Tak? Dlaczego nikiel? Biały. No nikiel znowu ma tę właściwość, że ze szkłem sodowym on współczynnik ma rozdzielalności podobny, ale nie daje niestety próżniostrzelnych łączeń. Natomiast bardzo dobrze się nadaje jako element konstrukcyjny, żeby tam przygrzać do niego jakiś tam wolfram, molibdę i tak dalej. To jest metal, z którym się wszystko łatwo w miarę zgrzewa. Ja w każdym razie wykorzystuję, jeżeli nie używam takich doprowadników gotowych, to po prostu używam odcinki drutu miedziopłaszczowego. Ze szpulki. Ze szpulki. Czyli normalnie, gdybym chciał, powiedzmy, tą technologią robić, to musiałbym mieć taką maszynę do zgrzewania czołowego tego drutu, powiedzmy, z niklem, tam z miedzią z drugiej strony, powiedzmy, od strony trzonka. Tak. Natomiast ja specjalnie nie oszczędzam. Bo jeszcze masz zapas. Mam tego, jak widać, zapasu sporo, a robię mało i będę pewno robił mało. Nie szykuję się na żadną tam wielką masową produkcję. Tak. Tak. A, no i możemy pokazać jeszcze na takim, na takiej nóżce gotowej. To są oczywiście nóżki fabryczne. To jest typowa żarówkowa nóżka, z tą tylko różnicą, że tu obciąłem. To jest jeszcze taka rureczka, na której się później tam z molibdenu trzyma żarnik. Na drutach molibdenowych trzymane był żarnik z wózka. No i tu widać doskonale, że tylko ten odcinek jest miedziopłaszczowy. I on po prostu zapewnia to próżnioszczelne łączenie. Tak, a niżej nie, wyżej nie. Niżej nie, wyżej nie. I teraz tak, co jeszcze można powiedzieć, co jest ważne. Jeżeli, powiedzmy, macie jakieś tam źródła światła, gdzie wykorzystywane są tego typu przepusty, to można ocenić, czy zostało wykonane dobrze, czy źle. Jeżeli ten odcinek wtopiony jest czarny, to możecie być pewni, że taka lampka szybko umrze, że ona się zagazuje. Okay. Bo to znaczy, że jest niepróżniszczelny. Powinien być rudo. Powinien być, tak. Może być ewentualnie jasno złoty. Tu akurat nie mamy pod ręką takiego, żeby pokazać. On jest próżnioszczelny, ale słabszy mechanicznie. Okay. Więc najlepszy jest, jeżeli jest tego. Jest rudy, takie jak tutaj widzieliśmy. Tak jak tutaj widzieliśmy. Bo nie mówiłem teraz, jak się tego używa. Tak więc tutaj są dwa palniki takie. Tą wajchą mogę je tutaj wsuwać do środka.
Tak, to są te palniki. Tak. Więc polega to na tym, że jeżeli tutaj są już te druty włożone tam do środka, do, tej, do tego grania susupa, o którym mówiłem, no to one idą tam przez środek sobie spokojnie. No i zaczyna się grzanie tymi palnikami. To powinno być trochę minimalnie niżej. O. Zaczyna się grzanie tymi palnikami. W pewnym momencie szkło tego kieliszeczka jest już na tyle miękkie, że tą wajchą mogę dokonać takiego ruchu. O. I wtedy on spłaszczy. Tak? Ale jednocześnie zaklei rurkę pompową, przez którą byśmy chcieli później pompować. Tak. Więc tu jeszcze przychodzi rurka, przez którą po prostu trzeba w odpowiednim momencie dmuchnąć. Mhm. W tym momencie się robi taka dziura, to się nazywa szpindlowanie tego, tej rurki, tak, pompowej. I tamtędy później można wyciągać powietrze. No i po stopieniu trzeba odprężyć, czyli po prostu zmniejszyć kaloryczność tego płomienia, bo normalnie przy stapieniu jest niebieski. Trzeba go później, żeby on był taki kopcący, bo służą te tutaj zawory, żeby sobie tą kaloryczność i intensywność płomienia ustawić. No i potem niestety, znowu muszę tutaj, wiadomo, z tymi wajchami to wszystko zwolnić i wędruje to do tego małego piecyczka. I znowu tam musi sobie 12 minut odczekać. Tak więc to wszystko, to co tutaj jest, to nie jest żadna produkcja seryjna. To jest tylko taka, można powiedzieć, prototypowa. Tu nie ma mowy o żadnej jakiejś wielkiej produkcji.